Witam serdecznie z tej strony, Tuszkiewicz Marcin. Zapraszam na najciekawsze scenariusze na nadchodzący tydzień. Mamy 22 września 2013 roku. W środę poprzedniego minionego tygodnia było wystąpienie szefa Fedu oraz decyzja Komitetu Otwartego Rynku na temat luzowania ilościowego w Stanach Zjednoczonych i to luzowanie zostało podtrzymane. A w związku z tym dalej mamy napływ gotówki na rynki finansowe oraz do całej gospodarki światowej, drukowanego w cudzysłowie pieniądza przez Fed. Nic tutaj się nie zmienia, cała kwota, wszystkie te wartości zostały utrzymane, a w związku z tym dalej mamy prawdopodobną hossę do kolejnego miesiąca, do kolejnego wystąpienia komitetu, w którym prawdopodobnie znowu rynki się będą spodziewały tego, że ten pakiet zostanie zamknięty. Ale wracając do samej sytuacji makro, nie zmieniło się za bardzo nic w tym, co robi Fed, natomiast są bardzo ważne informacje z rynków. Pojawiły się gorsze informacje z Wielkiej Brytanii na temat sprzedaży detalicznej. Jest to ważna informacja, ponieważ jak spojrzymy na wykresy, funt bardzo rósł swego czasu. Zresztą po wystąpieniu w środę Fedu funt jeszcze bardziej się umocnił, ale jak spojrzymy na wykresy, już jest bardzo wysoko. Jest jeszcze trochę miejsca do wzrostów, ale o tym za chwilę. To, czego się możemy spodziewać w nadchodzącym tygodniu, to bardzo ważne informacje z Europy, bo jest podawane PMI w poniedziałek oraz PMI ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj spodziewamy się poprawy zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w poniedziałek też będzie bardzo dużo wystąpień ważnych ludzi, czy to z Europy, czy to ze świata. Niemniej jednak w kolejnych dniach będziemy poznawali kolejne informacje, gdzie spodziewamy się na przykład gorszych informacji ze Stanów Zjednoczonych. Warto się temu przyjrzeć. Między innymi nastawienie konsumentów spodziewane jest, że będzie pogorszenie. A to wszystko może wpływać na notowania. Podejrzewam, że właśnie przez to, że PMI ma być lepsze z Europy, takie są oczekiwania w piątek oraz w czwartek oraz piątek, euro nie spadało względem dolara, podobnie jak robił to nowozelandzki dolar, australijski czy funt. Tamte korekty były większe, a na euro rynek stał, praktycznie nie zrobił nic. Prawdopodobnie to była właśnie ta przyczyna takiego zachowania, to właśnie te PMI, które ma być lepsze, oraz wybory w Niemczech, które prawdopodobnie wygra kanclerz Merkel. Zobaczymy, to jest oczywiście niewiadoma. Dowiemy się dzisiaj wieczorem, a teraz już przechodzimy do wykresu. Widzimy parę walutową euro-polski złoty. Tutaj rynek bardzo ładnie zareagował na linię trendu. Odbił się, no tutaj najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest taki, abyśmy rośli dalej, aczkolwiek aktualnie jesteśmy na polskim złotym w takim miejscu, gdzie wiele się może dziać, a nie być żadnej decyzji, bo jak spojrzymy sobie na wykres tygodniowy, to te wahania wcale nie są takie duże. Więc tutaj decydujemy, co robimy dalej, aczkolwiek dla mnie jest to bardzo popytowy wykres. Dolar do polskiego złotego jesteśmy niżej, odbiliśmy się od długoterminowej linii trendu wzrostowego od dołu, a więc sugerowałoby to dalsze spadki. W tym przypadku mamy rozjechanie się dwóch bardzo skorelowanych ze sobą, czy bardzo powiązanych, jeśli my byli skorelowanych, ale bardzo powiązanych ze sobą instrumentów, jakie jest euro złoty oraz dolar do złotego. Wszystko odbiło się na poziomach wsparć, więc zobaczymy, w przyszłym tygodniu będzie decyzja, czy wracamy powyżej linii trendu i idziemy w stronę górnego ograniczenia trendu spadkowego, czy jednak spadamy w dół. Decyzja w nadchodzącym tygodniu. WIG 20. Po tych spadkach, które były, rynek się niemalże zatrzymał. W czwartek rynek otworzył się ogromną luką po decyzji FOMC-u, więc zobaczymy dalej. No, jest to uzasadnione w związku z tym, że będzie napływał dalej kapitał na rynki wschodzące. Tym właśnie też jest Polska. Kolejna ciekawa rzecz to DAX. Rynek bardzo mocno zwyżkował po decyzji w środę, ale odbił się, no idealnie się odbił od górnych ograniczeń dwóch kanałów, czerwonego oraz tutaj tej linii przerywanej. Jest to dosyć silny sygnał sprzedaży, więc zobaczymy, czy rynek zejdzie aż w okolice z powrotem 8238. W przypadku pokonania 8770 spodziewam się ruchu w okolice już nawet 8900. Podobnie sprawa wygląda na Dow Jonesie. Tutaj.
Tutaj rynek odbił się od górnego ograniczenia kanału no, bardzo ładnie. Tutaj mamy dużą lukę, która była po weekendzie. Zeszły ładny sygnał sprzedaży na górnym ograniczeniu kanału. Moim zdaniem powinniśmy dotrzeć do dolnego ograniczenia pomimo decyzji FOMC. Idąc dalej, Wielka Brytania, proszę zwrócić uwagę, że tutaj wykres jest dużo niżej. Nie pokonaliśmy szczytów, które miały tutaj dokładnie miejsce 22 maja. Zatrzymaliśmy się na szczycie z 1 sierpnia, a w związku z tym też spodziewam się tej korekty do dolnego, czy do linii trendu, która przebiega mniej więcej w ten sposób. Zobaczymy oczywiście, czy tak się stanie, bo może być sytuacja, że po wyborach w Niemczech zarówno DAX, jak i Dow Jones oraz FTSE 100 podskoczą do góry, pokonają szczyty i polecą dalej do góry, aczkolwiek to jest zawsze ryzyko, które jest związane z takimi rzeczami jak wybory oraz rzeczy polityczne, które mają wpływ na rynki finansowe. Złoto, proszę zwrócić uwagę, jak ładnie rynek w czwartek, czy w środę po decyzji FOMC-u wybił do góry, no bo tu dalsze drukowanie dolara, oczywiście w cudzysłowie cały czas drukowanie dolara ma wpływ na osłabianie się właśnie tej waluty, a w związku z tym tutaj wycena złota w dolarach oczywiście musiała podskoczyć do góry, czyli złoto tutaj musiało podskoczyć do góry, tak też się stało, ale już w piątek bardzo mocna przecena. Jeszcze raz jesteśmy na poziomach wsparcia. Jeżeli się z tego miejsca nie odbijemy, moim zdaniem będzie atak na poziom 1272 euro-dolar. Euro-dolar wybił 1,34. Zatrzymaliśmy się na 1,3570. Powinien być atak na poziom 1,37. Wcześniej może być jakaś korekta, oczywiście to się okaże po wyborach i po danych w poniedziałek, które będą ważne i które dadzą tutaj perspektywę do dalszych ewentualnie wzrostów. Aktualnie rynek się zatrzymał, tak jak powiedziałem, nie wybiliśmy poprzedniego minima z czwartku, więc wszystko na razie sygnalizuje dalsze wzrosty. Należy jednak uważać, jak pokonamy 1,35, moim zdaniem spróbujemy zaatakować 1,34, ewentualnie troszeczkę niżej i od tego miejsca już polecimy dalej do 1,37. Mamy trend wzrostowy, to widać, więc powinniśmy dotrzeć do 1,37. Funtu dolara tutaj mamy sytuację podobną, tylko że jesteśmy dużo, dużo wyżej. Cały czas moim zdaniem celem dla wzrostów jest 1,62, czyli ta długoterminowa linia trendu spadkowego. Tutaj widać przepiękny kanał, w którym się cena rysuje. No i tutaj wypadałoby, żeby cena tam dotarła. Nie mówię, że od razu może być korekta, ale moim zdaniem tam rynek dotrze. Jesteśmy bardzo wysoko, warto patrzeć na wskaźniki wyprzedania. Więc no, należy poczekać na korektę. Nie wiem, czy ta korekta się już zrealizowała, ponieważ jak spojrzymy sobie na niższy interwał, tak naprawdę nie ma tutaj struktury korekty, brakuje jeszcze jakiegoś takiego wypełnienia. Więc może być podejście pod 1,60, 50, przepraszam, 1,605 i później jeszcze jedno zejście gdzieś niżej. I dopiero może po dotarciu do tej linii trendu tutaj rynek zareaguje prowzrostowo i polecimy jeszcze raz do 1,62. Bo moim zdaniem tam dopiero rynek się odwróci na dalsze spadki. Z ciekawszych par walutowych chciałbym pokazać australijskiego dolara do franka szwajcarskiego. Tam mamy bardzo ładny sygnał wzrostowy, znaczy mamy bardzo ładny impuls wzrostowy, który się zaczął 28 sierpnia. Może pokażę to na wykresie dziennym. Teraz aktualnie kształtuje się korekta. Moim zdaniem jesteśmy na bardzo ciekawym miejscu. Wielokrotnie ten poziom cenowy był testowany. Proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda na wykresie tygodniowym. Tutaj wszystko pasuje do tego, żeby się od tego miejsca odbić. Mamy też sygnał, dwa cienie na dole. Ładna świeca wzrostowa w piątek. Moim zdaniem powinniśmy podążyć w okolice 0,88 w dłuższym terminie, czyli do właśnie linii dolnego ograniczenia kanału, który tutaj się ukształtował już jakiś czas temu. To jest bardzo długi interwał, to jest wykres dzienny, więc tutaj spokojnie te 270 pipsów powinno być zrobione. Mamy wygenerowany sygnał z podwójnego dna. Teraz przetestowaliśmy szczyt między podwójnym dnem, w związku z tym powinniśmy dotrzeć właśnie do tamtego miejsca. Spoglądając na spółki, zaczniemy może od Hawe. Hawe dalej stoi w miejscu. Pojawił się
Pojawiła się podaż przy zwiększonym wolumenie na tej czarnej świecy w środę. Może było to spowodowane właśnie niepewnością co do wystąpienia FOMC-u, ale generalnie później rynek się zatrzymał. Nie ma na razie ani sygnału na sprzedaż, ani na wzrost. Jeżeli wybijemy poziom 4,03, nawet 4 zł, już mi się wydaje, że 4 zł to jest taka graniczna bariera, powinniśmy polecieć do 4,80. W przypadku jednak, gdybyśmy pokonali 3,21, no, ewentualnie 3 zł, może być powrót do trendu spadkowego. Niemniej jednak, moim zdaniem, bardziej prawdopodobny jest scenariusz wzrostowy. Tutaj ten wolumen na wzrostach był ogromny. Aktualnie te spadki nie są aż tak przerażające. Na razie stoimy w miejscu, a być może czekamy na jakąś nową informację ze spółki. Niemniej jednak, moim zdaniem, powinniśmy pokonać 4 zł i dalej dążyć do 4,88. LPP ładnie odbił się w zeszłym tygodniu od kanału. Być może będziemy atakowali szczyty. Tutaj wolumen jest cały czas na niezmienionym poziomie, nie ma jakichś żadnych zawirowań. Niemniej jednak wydaje mi się, że prawdopodobny jest atak na poprzednie szczyty. Natomiast ja dalej bym nie kupował, uważam, że spółka jest za droga. FAMUR, myślałem, że może wybije szczyty, natomiast to jest mały free float, mała płynność na tej spółce. Generalnie zatrzymaliśmy się na około 5,50. Należy obserwować tą spółkę, no bo tutaj jak nie wybijemy poziomu 5,60, powinniśmy dotrzeć spokojnie w okolice 5 zł, a nawet później przebić ją dalej w dół, bo tutaj jesteśmy już dosyć wysoko. Myślę, że powrót do tego szerszego kanału cenowego, który tutaj się ukształtował, jest prawdopodobny. Jest tutaj duża szansa, ewentualnie można jeszcze ten kanał skopiować w ten sposób. A i tutaj rynek może zejść dalej w dół. Ostatnia spółka, którą chciałem pokazać z takich nowości, które nie pokazywałem do tej pory, to jest Skotan. Skotan aktualnie znajduje się na długoterminowej linii trendu. Jednocześnie tutaj geometria 100%, tu jest też formacja harmoniczna. Wypadałoby, żeby tutaj cena się odbiła i spróbowała zaatakować wyższe poziomy cenowe. Myślę, że 3,23 jest bardzo możliwe. W przypadku pokonania 2 zł uważam, że tutaj otworzy się droga do spadków. Aktualnie brakuje tutaj jeszcze sygnałów do kupna. Niemniej jednak jesteśmy w ciekawym miejscu, więc jeżeli tutaj chcemy spróbować zainwestować w tą spółkę, należy obserwować wykres. Jeżeli będzie jeszcze jedno zejście w dół i wyciągnięcie, podobnie jak tutaj, mamy taki cień, a warto się przy tej spółce kupić ewentualnie ze stop lossem poniżej cieni. Takim triggerem do wzrostów, sygnałem do wzrostu będzie pokonanie 2,49, 2,50. Jeżeli pokonamy ten poziom, myślę, że 3,20 będzie spokojnie do osiągnięcia, a później dalej mamy już trend wzrostowy i kanały, które możemy tutaj wyznaczyć, i celem będzie właśnie ten poziom około 4 zł. Czyli aktualnie czekamy na sygnał, ale jesteśmy w ciekawym miejscu. Myślę, że warto się przyjrzeć tej spółce, jej fundamentom i ewentualnie zdecydować o kupnie. Tyle z mojej strony na dzień dzisiejszy, na to wystąpienie. Zapraszam na webinarium przed otwarciem rynku, gdzie zaprezentuję indeksy, waluty oraz surowce. A właśnie, jeszcze surowiec. Zapomniałem o tym, żeby pokazać ciekawą sytuację na zbożu, na kukurydzy dokładnie rzecz biorąc. Jesteśmy na podwójnym dnie, na niższym interwale, bo to na wykresie dziennym jest niższy interwał, to jest ładne podwójne dno. Na wykresie tygodniowym widać tutaj poprzednie ważne odwrócenie się, tutaj ten szczyt oraz luka cenowa. Tutaj też ładnie rynek zareagował na ten poziom 451-452 dolarów. Ewentualnie po pokonaniu tego poziomu może być fajny ruch do poziomu 424, czyli linia trendu, długoterminowa linia trendu, jeszcze ważniejsze wsparcie, i od tego miejsca próba wybicia do góry, więc warto się przyjrzeć temu instrumentowi, ewentualnie tutaj zainwestować. Sądzę, że tutaj jest szansa na nieco mocniejsze wybicie do góry w okolice 545 dolarów. Teraz już definitywnie kończąc, zapraszam na webinarium przed otwarciem rynków oraz na środowe analizy rynku, gdzie Patryk przeanalizuje akcje, nie tylko polskie, ale też i europejskie.
Dziękuję. Z tej strony był Marcin Tuszkiewicz i do usłyszenia za tydzień.